Wiadomo było dotąd, że przez nasze miasto linia kolejowa przebiegać będzie po starym śladzie. Teraz uszczegółowiono, w jaki sposób strategiczna trasa będzie przecinała się z istniejącymi drogami. Do ratusza dotarła korespondencja z Ministerstwa Infrastruktury. Będą to wyłącznie skrzyżowania bezkolizyjne, informuje prezydent miasta Czesław Frankiewicz. Wpłynie to na bezpieczeństwo suwalczan oraz poprawi przepustowość na drogach. Kierowcy nie będą musieli nigdzie czekać, aż przejedzie pociąg, ruch będzie odbywał się płynnie. Na ulicy Raczkowskiej, która obecnie przecięta jest torami, wybudowany zostanie wiadukt dla samochodów. Takie samo rozwiązanie zastosowane zostanie na ulicy Wojska Polskiego. Przy ulicy Staniszewskiego jest już wybudowany tunel drogowy stanowiący część trasy wschodniej, który według miejskiej koncepcji będzie obsługiwał ruch samochodowy między Utratą i Sejneńską oraz ulicą Staniszewskiego. Na wysokości tej ostatniej arterii powstanie kolejowa stacja pasażerska. Pociągi. Jadące Rail Balticą, informuje prezydent Renkiewicz, pojadą wiaduktem nad ulicą Sejneńską i dalej do głównego dworca położonego na wysokości obecnego zabytkowego budynku dworcowego. Składy jadące dalej na Litwę mijać będą kolejną suwalską ulicę, północną. Pokonają ją wiaduktem kolejowym. To jednak nie wszystkie obiekty, jakie zostały zaplanowane w naszym mieście. Zgodnie z informacją nadesłaną przez Ministerstwo Infrastruktury, papiernię z ulicą Majora Hubala połączy kładka dla pieszych wiodąca nad torami. Jeszcze w tym roku, zapowiada Czesław Frankiewicz, zostanie zaktualizowana dokumentacja budowlana Miejskiego Wiaduktu Drogowego w planowanym odcinku drogi łączącym ulicę Północną z Sejnańską. Oznacza to do zamknięcie całej trasy wschodniej.